Ustaliliśmy, że podobnie jak w zeszłym roku, dlatego tym razem samo południe rozstrzygniemy konkurs na najsważniejszego kierownika księstwa cieszyńskiego. Dla nas jest to wyjątkowe zadanie, bo jak Państwo widzicie, na stole znajduje się aż 14 propozycji. Ustaliliśmy, że będziemy degustować po 1/8, aby jeszcze na koniec wypić znakomitą herbatę. Mili Państwo, wierzymy, że Wy dołączycie się do tych degustacji i że chcecie razem z nami wybrać tego najlepszego, najsmaczniejszego, najpiękniejszego. Ja nazywam się Michał Kowalc, od 2 lat pełnię funkcję ambasadora kulinarnego Polski. Dzisiaj będę miał przyjemność przewodniczyć jury. A o tym, co będzie się działo dalej, opowiem mi przez sympatyczny, zawsze przystojniejszy kolega. Poproszę jeszcze przywitać pozostałych członków jury. Oprócz Michała, mam tutaj panią Teresę Bałkę z obiadu tej stacji sanitarnej epidemiologicznej. Pana Mariana Widniołka, dyrektora Muzeum Śląskiego i Daniela Raszkę, tutaj cieszyńskiego producenta muzycznego. Wybierzemy ten najsmaczniejszy księstwa cieszyńskiego do miejsca, idealnie nam pasuje. No proszę Państwa, co się w takich starych książęcych stajniach działo, to wszyscy doskonale wiemy. Różne rzeczy, oj przeróżne, więc pewnie ich nie wciągało. Pytanie czy przeczy. W każdym razie, drodzy Państwo, no my będziemy powoli przystępować do jakże trudnego zadania. Mnie wytypowano do jeszcze trudniejszej rzeczy, ale już mam poszląć te pączki, więc będę się starał robić to tak, aby nie zniszczyć struktury. Szanowne grono jurorów wybiera dzisiaj pączki w trzech kategoriach punktowych: smak, wygląd i zapach. Bo to też jest ważne. Krewniki pieczone tradycyjnie na smalcu. Dlaczego na smalcu? Ktoś z Państwa ma pomysł? Proszę? Tak, dlaczego smalec? Proszę Państwa, temperatura spalania. Smalec ma bardzo wysoką temperaturę spalania, więc w sytuacji, kiedy smalec zacznie się palić, to olej już był dawno spalony. Więc tak jest. I smalec jest o tyle ciekawym tłuszczem, że te produkty, które się w nim smaży, choćby cudowny schabowy, którego sobie nie wyobrażam smażyć inaczej niż na smalcu, nie są tłuste. Są aromatyczne, pachnące, ale nie są tłuste. Więc taki krewnik smażony tradycyjnie na smalcu będzie pachniał inaczej niż ten przygotowywany na fryturze bądź na oleju. Dlatego też ta kategoria zapach jest dla nas dosyć istotna. Przystępuję do krojenia pierwszych pączusiów. Pączki na Śląsku i tym Śląsku Cieszyńskim, Górnym Śląsku, przede wszystkim znane z ostatków, z tego czasu, kiedy zapusty się kończyły i trzeba było w jakiś sposób uczcić ten moment szczerbikiem, pączkiem, jak pustem, także dzisiaj na naszym stole. Szanowne jury, ja przystępuję do krojenia. Jest taka, że żyjemy. Druga dobra jest taka, że ani karetki nie potrzeba, ani obsługi medycznej. To był wspaniały pomysł pani dyrektor sanepidu, żeby jednak kroić maleńkie kąski, za co wielki szacun. Trzecia dobra informacja to ta, że no jak przystało, prawda, na księstwo, skoro książęta pojedli, to co zostało, zawsze szło w tłum. Więc chcieliśmy, proszę Państwa, tę tradycję podtrzymać. Szczególnie, że jesteśmy w stajni. Jest nóż, jest widelec, można kroić, można próbować. Degustujcie Państwo. To jest teraz ten moment, kiedy Wy możecie sprawdzić i zobaczycie, czy zgadzacie się z naszą oceną. Bo w mojej subiektywnej ocenie jest jeden pączek, który przebija wszystkie o łeb, o szyję. Więc to jest ten moment, na który myślę, że większość z nas czeka. Państwo też popróbowaliście, mam nadzieję. Który numer według Pani był najsmaczniejszy? 14. 14. Kto jeszcze z Państwa kosztował? Kto może się wypowiedzieć?
U pań też 14. Proszę Państwa, wobec tego, skoro Panie tak stwierdziłyście, to zobaczmy, co wybrali jurorzy. Kapituła jury drugiego konkursu cukierniczego o tytuł najlepszego kreplika księstwa cieszyńskiego podjęła następującą decyzję. Otóż 59 punktów zdobywa kreplik numer 14. To jest pierwsze miejsce. Skąd pochodzi? I to jest cukiernia Olanda ze Strumienia. Brawo. Proszę Państwa, 52 głosy, czyli 7 głosów różnicy. Drugie miejsce, kreplik numer 3. Piekarnia ze Brzydowice. Piekarnia ze Brzydowice. I trzecie miejsce, 51 głosów, czyli zaledwie 1 głos różnicy. Numer 13. To jest akurat zagraniczna pekarz z Fisikora z czeskiego Cieszyna. No,